To jest coś, co... W piątek 24 listopada w Walimiu odbyła się polska premiera filmu dokumentalnego Ludzie z Klisz. Produkcja telewizji TVN ma już na swoim koncie kilka nagród, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w Chicago, czy też Złotego Delfina na Festiwalu w Cannes. Reżyserem filmu jest Mateusz Kudła, autorem zdjęć Artur Głupczyk, a głównym bohaterem znany widzom telewizji sudeckiej z różnych produkcji Łukasz Kazek, który otrzymał 120 rolek negatywów ze zdjęciami nieżyjącego już organisty walimskiego kościoła Filipa Rozbickiego i postanowił odszukać ludzi z tych fotografii. Jest to film, który pokazuje historie ludzkie, a więc tych ludzi, których Filip Rozbicki utrwalił. I my po prostu docieramy do tych ludzi po 70, 60, 50 latach i nagle dajemy im zdjęcia, o których tak naprawdę nie wiedzieli, że były robione. I dostajemy je do ręki. I ustawiamy ich mniej więcej w takich sytuacjach, kiedy to zdjęcie było zrobione. I oni nam przypominają, jak 70 lat temu tutaj w tym miejscu było to zdjęcie zrobione i kim w tamtym czasie byli. To jest taka podróż do przeszłości, która zostawiła bardzo dużo śladów, ale w postaci ludzkiej historii, no i przemijania ludzkiego życia. Ta historia była inna niż zwykłe materiały, niż zwykłe reportaże, ponieważ ten scenariusz cały czas się pisał. Pisał się na bieżąco. Robiliśmy ujęcia i nagle okazuje się, że znaleźliśmy kolejne klisze. Więc cały czas były niespodzianki i trzeba było na to spontanicznie reagować. Więc siłą rzeczy w pewnym momencie zaczęliśmy żyć tą historią sami. Dla twórców i bohaterów filmu był to szczególny dzień. Za twoimi plecami widzimy coraz więcej osób. Jest stres? No nawet się nie oglądam na razie, ale mocny jest stres. Mateusz i ja się bardzo nerwujemy, tak. Tam jeszcze będzie rozmowa na scenie, no trochę nerwów jest jeszcze, to jest w mojej miejscowości, nie? Film ten poruszył ludzi na całym świecie, ale szczególnie duże emocje wywołuje u osób, których historie rodzinne utrwalone były na zdjęciach. Wiem, że jesteś emocjonalnym człowiekiem. Mam świadomość, że już poczułeś mocne uderzenie serca, ale wiem, że na jednej z ostatnich klisz zobaczyłeś kogoś bardzo ci bliskiego. To będzie bardzo ciężko teraz mówić o tym. No mamę zobaczyłem. Mamy nie ma już. Zobaczyłeś swoją mamę. Wiedziałeś wtedy, że dzięki Filipowi Rozbickiemu masz okazję zobaczyć zdjęcie, a tak naprawdę swoją mamę, jak była młoda? Tak, tak. Ciężko mi mówić, przepraszam. Dajmy chwilę Łukaszowi na odpoczynek. Dajmy mu chwilę. Drodzy Państwo, i taki właśnie jest ten film. W nim, tak jak powiedział Mateusz, nie ma niczego, co by można było zaplanować i wyreżyserować. Mateusz potwierdzi, czy się mylę, prawda? Nie było niczego, co można było lecieć schematami. Ten film po prostu sam się tworzył. Wy tylko pomagaliście. Generalnie dobrze jest mieć plan, jadąc na zdjęcia. No i pewien plan mieliśmy oczywiście, natomiast on się weryfikował cały czas. I to, co było ciekawe, to, że sytuacje, w których coś na przykład nie wychodziło, dowiadałem się, że ktoś kogoś nie ma, nie możemy do kogoś dotrzeć z kliszami, jakąś historię chcielibyśmy opowiedzieć, to później okazało się, że w tym czasie dotarliśmy do innej osoby, której historia poruszyła nas równie mocno albo bardziej. Także to, co na początku wydawało nam się jakimś problemem, to potem okazywało się, że to była najlepsza opcja, najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Nikt nie przypuszczał z nas, że z poniemieckiego strychu jakieś klisze wylądują najpierw w Chicago, a teraz w Cannes i że będzie ogólnopolska premiera tak naprawdę w tej miejscowości, czyli w Walimiu, że to wszystko się zaczęło. To jest wielkie wydarzenie. Jestem na przykład bardzo nerwowany. Bardzo. Ty jesteś znany z takiego ciągłego eksplorowania tego terenu i wyszukiwania tych ludzkich historii, ale chyba pan Rozbicki nawet dla ciebie był dużym zaskoczeniem. No tak, bo myśmy prowadzili rozmowy jeszcze przed śmiercią, podczas pisania książki o górach Sowich. On mi opowiadał te czasy pierwszego osadnictwa. Nigdy nie przypuszczałem, że na jego strychu jest taki skarb i nigdy się tym nie chwalił. Więc kiedy to po jego śmierci wyszło, a to było prawie po 7 latach po jego śmierci, to rzeczywiście to było coś niesamowitego. Zaczynając pracę nad tym materiałem, nie spodziewałem się, że to w ogóle będzie coś tak dużego. Przyjeżdżaliśmy tu z myślą, że zrobimy krótki, kilkuminutowy materiał telewizyjny, natomiast szybko się okazało, że liczba wątków, liczba historii wykracza poza ramy czasowe materiału i postanowiliśmy zrobić z tego film. To był strzał w dziesiątkę, bo ta historia
zainteresowała nie tylko widzów na Dolnym Śląsku, nie tylko widzów w Polsce, ale jak widać także za granicą. Jest facebookowa strona Filipa Rozbickiego i tam zawsze wklejam te zdjęcia. Zawsze każde rozpoznanie budzi potężne emocje. Pamiętam, to jest teraz ostatnie rozpoznanie. No to już nie będę mówił nazwiska, ale ta osoba jest na sali, więc myśmy rozmawiali na Walimiu. Dałem zdjęcie dziewczynki w komunii, w sensie w stroju komunijnym, pierwszej komunii. I napisała do mnie pani, to jest moja siostrzyczka. Mówi, no zmarła, nigdy nie miałam jej zdjęcia w komunii. Bardzo panu dziękuję. Więc no, takie cały czas sytuacje wychodzą na tym Facebooku. Dzień przed premierą filmu autorzy otrzymali przesyłkę z Białegostoku, w której były kolejne negatywy ze zdjęciami Filipa Rozbickiego. Do tej pory na zdjęciach rozpoznano wiele osób, a kolejne fotografie pochodzą z różnych miast Polski, takich jak Świdnica, Wrocław, Kraków czy Białystok. Zachęcamy do odwiedzenia strony filiprozbicki.pl i podróży w czasie.